Jakie są według mnie osobiście kryteria wyboru tego, czy wchodzimy w platformę Class Enterprise, czy wykorzystujemy te narzędzia bez platformy, choćby autochotki? Z doświadczenia mojego wynika, że po pierwsze trzeba sprawdzić, ile kontroli wymagają nasze roboty. Ja to wszystko wyjaśnię za chwilę. Kto będzie je tworzył, ile tych robotów, ich jakby instancji będzie działać jednocześnie. To są trzy kryteria, według mnie prawdziwe źródła decyzji, która jest do podjęcia. Nie jakieś tam, czy platforma potrafi to, czy tamto. One wszystko, praktycznie wszystko potrafią, bo nawet w Blue Prismie, który jest taki trochę nierozwinięty, stosunkowo nierozwinięty, to zdolny programista obejdzie te ograniczenia i na pewno wszystko zrobi. Jestem tego przekonany. Ile kontroli wymaga nasz robot? O, to jest nasz robot. Ten proces jakby dojrzewania robotów. Według mnie my jesteśmy w tej chwili, najlepsze co możemy osiągnąć, to możemy osiągnąć poziom takiego, nie wiem, dwulatka powiedzmy. To jest według mnie obecny stan rozwoju robotyki programowej oczywiście, ale tej prawdziwej, znaczy tej sprzętowej też, szczerze mówiąc. Ale roboty, które my robimy, albo które ktoś nam zrobił i które są używane w tej chwili na świecie, mogą być na każdym z tych trzech poziomów. Bardzo dużo robotów jest na takim poziomie najniższym. W ogóle, szczerze mówiąc, gdybyście tworzyli roboty, posługując się wyłącznie wiedzą, która jest w tutorialach, poradnikach, UiPath'a na przykład, to byście tylko takie roboty potrafili robić. One robią tylko najprostsze rzeczy, takie, które są oczywiste i jeżeli dane są zawsze dobre, jak aplikacja się nigdy nie zawiesi, jak internet nigdy nie padnie, wtedy to działa. Najprostszy, najbardziej banalny robot, który co chwilę się wywraca. I on wymaga mnóstwo kontroli. Jeżeli macie taki robot i chcecie, żeby to działało, to musicie go kontrolować, bo on się będzie co jakiś czas, co 2 godziny, co 3 godziny zawieszał. I musicie go zrestartować. I musicie posprzątać po tym, co zrobił, bo jeżeli zaczął coś wprowadzać do systemu i nie skończył, to chyba nie to samo. To już tego nie dokończy. I jak go uruchomimy ponownie, to on spróbuje drugi raz to samo zrobić. I na przykład drugi raz nam jakieś dokumenty zarejestruje, albo znowu się wywali, bo drugi raz się nie da, aplikacja nie pozwoli. W związku z tym jest mnóstwo kontroli potrzeba. Jeżeli możemy sobie potem do tego robota dobudować trochę inteligencji, możemy go nauczyć, jak system, czy te programy, z którymi on współpracuje, reagują na błędne dane, na przykład na numer NIP-u, który jest powiedzmy zocerowany z dokumentu, na którym ktoś kapnął kawą. I OCR już nie da prawidłowego wyniku na takim zanieczyszczonym dokumencie. Dokument się nie zarejestruje. Możemy nauczyć robota, jak system reaguje, że wyświetla komunikat i tam jest treść. Możemy nauczyć czytać tą treść, to jest bardzo łatwe, i reagować odpowiednio. I on już jest wtedy trochę mądrzejszy, bo on nie będzie się co chwilę wywracał. Tylko będzie się wywracał, jak na przykład aplikacja padnie. To już na to nie poradzimy. No bo właśnie poradzimy, bo możemy zbudować robota na wyższym poziomie. Czyli możemy go nauczyć tego, że jeżeli leży, to żeby poczekał, żeby się nie wywalił z komunikatem błędu, ponieważ tego nie przewidzieliśmy, tylko żeby wiedział, że może się czasem aplikacja wywalić i żeby to sprawdzał, czy aplikacja reaguje i jak nie reaguje, żeby on sam odpowiednio zareagował. Na przykład, żeby się uśpił na 30 sekund w oczekiwaniu albo żeby wysłał maila do administratora, że aplikacja nie działa. Może zrobić monitoring przy okazji. I to wszystko od nas zależy. Od nas. Od dwóch stron. Od tych, którzy zlecają i od tych, którzy realizują. Bo to są koszty. Im więcej inteligencji wbudujemy w robota, tym więcej on kosztuje. W związku z tym trzeba podjąć decyzję, gdzie się zatrzymujemy. Gdzie stawiamy pionową kreskę, po której przestajemy dalej inwestować w robota, czynić go coraz bardziej uniwersalnym, coraz bardziej inteligentnym. I w tym momencie, jak podejmiemy tę decyzję, to z tego nam będzie wynikać, jak dużo kontroli musimy mieć nad tym robotem. Nie takiej jakby ludzkiej, tylko systemowej kontroli. Czy potrzebujemy oprogramowania, które nadzoruje takiego robota i sprawdza go co sekundę, czy on działa. Jak nie działa, to go restartuje na przykład. A przy okazji rebus bardzo prosty, co oznaczają te trójkąty. To pierwszy rebus, bo będą jeszcze 2 albo 3 nawet. No ten zielony oznacza i stopień rozwoju robota, który rośnie w miarę na prawo, a 3 pomarańczowy stopień wymaganej kontroli. To tak mniej więcej.
Dobrze, czyli decydujemy, my decydujemy, w którym momencie, jak bardzo zaawansowanego mamy tego robota. A też czasami rzeczywistość za nas decyduje. Bo trochę to zależy od tego, kto będzie te roboty pisał. Bo jest też taki też mit, taki, który myślę, że już padł, ale kiedyś na pewno był, że te platformy Enterprise umożliwią tworzenie robotów pracownikom biurowym, tak w cudzysłowie, tym zdolniejszym, takim informatycznie takim zainteresowanym, a że oni sami będą, że nie trzeba zatrudniać firm informatycznych. Po to się kupuje tą platformę, tam można sobie samemu zbudować proces. To jest mit według mnie, który jest wzmacniany, znaczy po to, żeby on działał, to stworzono, czy właściwie wykorzystano graficzny sposób budowania robotów, nie tekstowy, bo jest założenie, że ludzie, że programiści mogą pisać tekstowo, ale ludzie z biura, no to raczej chcieliby rysować sobie jakieś tam strzałki, kreseczki i tak dalej, prawda? Jest taki, też taki mit trochę, wydaje mi się. No i stworzono narzędzia do nagrywania akcji, czyli można sobie nacisnąć jakąś ikonkę nagrywania i potem sobie chodzić po aplikacji i program to nagra. Te dwie rzeczy zostały wymyślone po to, żeby każdy, praktycznie każdy, kto nie jest informatykiem, mógł sobie proces zdefiniować. Znaczy stworzyć i w ogóle go potem używać. I to jest mit. A teraz właśnie chciałbym go trochę obalić, albo przynajmniej podważyć. I po kolei, jak wygląda dla tych z Państwa, co nie wiedzą oczywiście, czyli pewnie dla mniejszości, różnica pomiędzy programowaniem wizualnym a standardowym. Po prawej stronie mamy kawałek kodu napisanego właśnie w AutoHotki, który robi 5 razy więcej rzeczy niż tutaj jest widać na tych ekranach. Albo z 6 nawet. Nie liczyłem dokładnie, ale generalnie o wiele więcej. Tu mamy przykład, jak wygląda, trochę nieostro zdaje się, tak, jak wygląda programowanie graficzne w UiPath, a tu jest w Blue Prismie. No to tak wygląda fajnie niby, ale w praktyce to się niestety nie sprawdza. W ogóle cała koncepcja programowania wizualnego, znaczy może nie powstała, bo ona powstała jeszcze trochę wcześniej, ale najsłynniejszym jej przejawem pierwszym był taki program National Instruments z 1986 roku, którego ja też jeszcze na studiach używałem, który wywołał szał radości u wszystkich moich kolegów i u mnie, jak go zobaczyliśmy, bo można było sobie zdefiniować jakąś procedurę sterowania akurat urządzeniem laboratoryjnym, ale nieważne. Tak właśnie przy pomocy bramek logicznych, AND, OR, XOR i tak dalej i nie trzeba było nic pisać. Całe 3 godziny się tym zachwycaliśmy i przestaliśmy używać. I tak zrobił większość świata. Większość programistów, oczywiście zawsze znajdziemy, pewnie jak bardzo poszukamy, kogoś, kto naprawdę to lubi. Nie chce programować wizualnie. Jest o wiele wolniejsze. Obecnie jak się programuje, to nie trzeba nawet pamiętać tych funkcji. Ja musiałem pamiętać ze 200 funkcji w głowie musiałem mieć. Dzisiaj jest IntelliSense i każdy człowiek sobie wpisze tylko 3 pierwsze literki albo 4 i od razu mu się podpowiada, co ma. To jest błyskawiczne. To jest wiele szybsze niż pracowite ściąganie, podłączanie myszką. Graficzne programowanie jest jakby dla amatorów, a dla profesjonalistów jest programowanie tekstowe i to graficzne jest absolutną niszą. No ale okej, powiedzmy, że to jest dla pracowników biurowych, tak? Bo takie było założenie. Nie dla programistów, dla biurowych. A, właśnie, zapomniałem, że mam jeszcze inne obrazki. Inny sposób programowania pseudograficznego. Nie pamiętam już w jednym z tych tam systemów. No to tutaj zobaczcie, tak, jakieś if, 2, jakieś takie, wygląda to trochę, wygląda prawie tak samo jak programowanie takie tekstowe, tylko że jest w ramkach. W ogóle według mnie jest kompletne nieporozumienie, bo to samo mogło być w jednej linii, znaczy w jednym ekranie i o wiele czytelniejsze. Zresztą jednym z zarzutów do programowania wizualnego jest to, że jest nieczytelne, kiedy kod rośnie, kiedy się robi duży. Bo ja w tutorialu to tam 4 wiersze i to ładnie wygląda. W praktyce robot, którego ostatnio zrobiłem, ma 3000 linii, ale takich biznesowych linii to ma w okolicach 300-400. To tak graficznie to po prostu, ja nie wiem, jak ja bym to miał oglądać. To musiałbym mieć... Dobra, nieważne. Ja wiem, oczywiście, ale nadal to jest program, nadal to jest niszowe, tak? Bardzo, bardzo dziękuję. Inny sposób programowania takiego niby łatwiejszego, niby nie dla programistów. Definiowanie w takiej strukturze, która się nazywa JSON, od Java, coś tam już nie pamiętam. No, pozostawię to bez komentarza. Dobrze, to jest jedna rzecz, to była jedna rzecz, że to programowanie graficzne jest, ale ono nie jest wcale takie fajne.
Mam nadzieję, że takie wrażenie pozostawiłem. Druga rzecz. Nie jest ale tak prosto zaprogramować robota, który poradzi sobie z różnymi ciekawymi aplikacjami. Tu mam przykład, gdzie niestety animacji nie mogłem wdrożyć, a szkoda, gdzie mamy pracownika, który wprowadza adres, o tutaj mamy narysowany, wprowadza kod pocztowy i aplikacja mu wyświetla listę miejscowości, które pasują do tego kodu i on sobie wybiera i klika. Chcieliśmy to zrobotyzować, a i coś się dzieje, kiedy się taki kod wpisze metodą jakby no, przez RPA. Kod się wpisuje, a to jest puste. I z takim problemem się stykają ci, którzy po prostu polegają na nagrywaniu, którzy nie mają szczegółowej wiedzy, jak to działa. No często to zadziała, ale czasami nie zadziała. I co wtedy? Wtedy pracownik biurowy musi się przekwalifikować na chwilę na programistę, musi się nauczyć tego, musi zajrzeć, przeszukać fora, przeszukać, kogoś zapytać. To trwa. To jest nieefektywne. Bo na coś takiego, no to trzeba po prostu wywołać taki event. O. To jest wiedza, którą musi posiąść pracownik biurowy. Dla mnie to jest jakby oczywiste. Ja to jest pierwsza rzecz, którą bym sprawdził, bo ja wiem, jak to działa. Ale ja nie jestem pracownikiem biurowym. Z kolei nie bardzo sobie pewnie bym poradził w pracach biurowych. Więc to jest przykład. Oczywiście jeden z wielu tego, że taka prosto pomyślana automatyzacja, robotyzacja nie działa po prostu. Nie zawsze działa. O, a tu jest drugi rebus. Po, bo ja wszystko mi się popsuje. Bo ja, słuchajcie, ja jestem praktykiem. Ja nie występuję, ja nie piszę blogów, ja jako prezenter jestem kompletnym amatorem, całkowitym. Słuchajcie, test, no, chciałem powiedzieć, przepraszam, na inteligencję, nie, rebus. Które z tych czterech słów na górze nie pasuje do pozostałych? Biorąc pod uwagę cały obrazek. Żart oczywiście. Słuchajcie, dlaczego mi siadło? Bo to jest jedyne słowo z tych czterech na górze, które zostałoby zaakceptowane przez tą formatkę. Zobaczcie, jak wpiszemy pechery, to sorry, ale formatka nie ma pechery, ma pęchery. Jak wpiszemy jeszówka, to nie ma takiego, czyli jest jesówka. Wulka, też nie ma wulki, jest wulka kozłodowska. Dla aplikacji liczy się zgodność co do znaku. I teraz jak, teraz to jest przykład praktyczny od jednego z naszych klientów. Mieliśmy tam taki problem do rozwiązania. Klienci wpisywali dane, kody pocztowe i nazwy miejscowości, akurat agenci ubezpieczeniowi, i robili takie literówki. Albo nie chciałem się wpisać w Wulka Kozłodowska, tylko Wulka, bo wszyscy mówią Wulka. Gdzie pan mieszka? W Wulce. No bo tylko jedna Wulka jest w tym. Ale w aplikacji nie ma Wulki, jest Kozłodowska. I część danych była odrzucana, bo nie dało się ich wprowadzić na formację. Co zrobił normalny pracownik biurowy w tym momencie? No powiem, trudno. To okej, okay, to nie rezygnujemy, to nie będziemy mieć tych danych, ręcznie je obrobimy. A co zrobi programista? Programista napisze procedurę, która znajdzie słowo, które jest najbliższe temu. A zresztą jest wiele metod, można w ogóle z polskimi znakami, to jest prosta sprawa, bo można odpolszczyć, że tak powiem, wszystkie słowa i porównać te odpolszczone. Ale ja napisałem taką procedurę, która znajduje różnicę pomiędzy słowami i proponuje to słowo, które jest najbliższe. I to klientowi bardzo pasuje, bo to prawie zawsze daje dobre wyniki. Nawet ta Wulka się zgadza z tą moją procedurą. Ponieważ tak całkowita zgodność z tym wystarcza, żeby pominąć brak zgodności tutaj. Więc, żeby to zrobić naprawdę dobrze, trzeba być trochę programistą. Dobra. A! Zapomniałem, jeszcze jeden rebus. Tu mamy z kolei przykład, kiedy używamy winu, to są winy z samochodów, po to, żeby dodatkowo jeszcze potwierdzić, że wniosek, który do nas dotarł, jest no, legalny, że ktoś się nie podszywa. Tak? Tam są różne informacje, dodatkowo ten win. No i teraz klient ma 7 pojazdów i chce coś zrobić na polisie związany z jednym z tych pojazdów i wprowadził taki win. No i czy który z tych elementów pasuje? Żaden, właśnie, dokładnie. To był prosty rebus. Jedyny, który mógłby być, to ten, ale tam jest 8, a klient sprawdził 3. No bo tak widzi na dokumencie. To się zdarza, prawda? I w tym znowu pracownik biurowy powie, okej, trudno, idziemy dalej. A klient sobie zażyczył, żeby coś z tym zrobić. No to napisałem procedurę, która pozwala na waliduje miękko, pozwala na, właśnie ostatecznie na dwa błędy.
Ale tego nie ma standardowych procedur do tego. Nie ma funkcji, którą się ściągnie gdzieś tam w UiPath-u, gdzieś i ciach, walidacja jakaś niestandardowa. Trzeba napisać kod. Klient, UiPath-a zgłosi, to dorobią. Tak, tak. Wszyscy dorobią. Właśnie chodzi tylko o to, że... A, w sensie, że oni... bardzo możliwe, bo oni się bardzo rozwijają. Tak, tak, to prawda. UiPath, polecam wam, jeżeli chcecie, jeżeli musicie używać platformy, osobiście polecam wam UiPath. Ewidentnie. No i właśnie według mnie, znaczy UiPath, ale właśnie chodzi o to, żeby jednak być trochę programistą. Trywialne procedury pracownik biurowy rzeczywiście zrobi, ale będzie miał wtedy takiego robota, tego takiego bobaska, który bez przerwy się wywala i wymaga mnóstwo kontroli. No ale w UiPathie jest akurat kontrola, więc to się jakoś spina, prawda? Natomiast jakieś bardziej skomplikowane procedury, odporność, obsługa różnych wyjątków, które się dzieją, odporność na niestabilność aplikacji, bo aplikacje webowe fluktuują, jak na pewno dobrze wiecie. Raz mamy odpowiedź po sekundzie, czasami po 100 milisekundach, czasami po 5 sekundach, ponieważ tam jakiś raport się w tle dzieje, ważny dla zarządu i aplikacja działa 10 razy wolniej przez chwilę. A robot, który jest napisany naiwnie, będzie wykonywał sekwencję krok po kroku, na przykład czekając za każdym razem sekundę, bo tak uczą w tych tutorialach nieszczęsnych, żeby tam jakąś pauzę wpisać, żeby... To jest bardzo amatorskie podejście, bo ono i tak się co jakiś czas wywali. W momencie, gdy aplikacja akurat poczeka 3 sekundy zamiast 1 czy 2. Co my robimy inaczej? My robimy tak roboty, żeby one się oddziałały z maksymalną szybkością aplikacji. Jak aplikacja szybko odpowiada, robot szybko reaguje. Jak aplikacja zwleka, robot czeka. Ale to trzeba już być trochę programistą. Nie, no to jest ten przykład, kiedy taki prosty robot to po prostu nie wystarczy go zrestartować, bo on już nabruździł w systemie, on już coś narejestrował, jakieś częściowe dokumenty i teraz mamy z tym problem. To trzeba by albo pominąć, albo najpierw anulować te operacje. Taki rollback trzeba zrobić, mówiąc językiem programistów czy informatyków. Następne kryterium to jest, ile my tych robotów naprawdę potrzebujemy. Teraz wam wyjaśnię na końcu, po co są te kryteria. Co nie? I teraz tak, jeżeli robot już tak nawet całą minutę procesuje jakąś sprawę, to już naprawdę musi być długo. Duża sprawa albo aplikacja bardzo, na bardzo słabym serwerze i strasznie wolno działająca. Realnie to wystarczy kilka sekund lub kilkanaście, ale już tak z góry szacuję. Całą minutę procesuję jedną sprawę. Załóżmy, że sprawy się zaczynają pojawiać od 8 i kończą się na przykład tam 17, ale robot może pracować dalej. Załóżmy, że SLA mamy takie, żeby w ciągu jednego dnia wszystkie sprawy zostały sprocedowane, żeby nie było dłuższej zwłoki. No to robot ma czas do 23, do 24 powiedzmy. 900 do 1000 spraw nawet przy tak długim procedowaniu zrobi w ciągu jednego dnia. Jeżeli macie sytuację, potrzebujecie robotów, które mają więcej niż 10 do 3 w przybliżeniu spraw dziennie, znaczy dużo więcej, no bo to zależy od tej szybkości, to faktycznie potrzebujecie dużo robotów, więcej niż jeden. Takich samych, po prostu ich klonów, ich kopii, które działają w tym samym czasie i jakby dzielą się pracą. Jeżeli potrzebujecie 10 robotów, znaczy, że 10 tysięcy spraw dziennie macie do załatwienia. To musicie sprawdzić, czy w waszych firmach, w którym miejscu jest aż takie obłożenie. To dotyczy oczywiście tych centrów przetwarzania usług biznesowych. Business processing, outsourcing. Oni mają taki problem, bo oni mają mnóstwo cudzych dokumentów do zarejestrowania od swoich klientów i oni mają tam, nie wiem, miliony faktur. To w ich przypadku ewidentnie trzeba tych robotów bardzo dużo. W normalnym biznesie mamy takie oszacowanie. Pozostawiam oczywiście do waszej jakby decyzji, bo nie znam waszych biznesów. Jeżeli jednak potrzebujemy dużo robotów, to potrzebujemy właśnie narzędzia do monitorowania. Aczkolwiek to też zależy od tego, jak bardzo one są zaawansowane, bo jeżeli mamy roboty bardzo zaawansowane, na które naprawdę dużo pracy włożyliśmy i one obsługują prawie wszystkie wyjątki, wszystkie to się pewnie nigdy nie uda, ale prawie wszystkie, to też można się zastanowić, czy potrzebujemy tego narzędzia do monitorowania, ale jednak mimo wszystko ja bym go wziął, gdybym miał dużo robotów, nawet gdyby działały dobrze. Wiadomo, że po jakimś update'cie, po jakiejś poprawce pojawią się błędy jak zwykle i trzeba będzie, i te roboty się będą wywalać. Musimy mieć system, który to pokazuje, który robi jakieś wykresy, żebyśmy widzieli, czy to wszystko działa, jak mamy dużo robotów. Jak mamy mało robotów, jednego, czy dwa, czy pięć, to wystarczy, że pracownik biurowy, właściciel procesu, tak w cudzysłowie mówiąc, albo nawet dosłownie, jak ktoś ma ISO wdrożone, popatrzy, zaloguje się, popatrzy gdzieś na jakiś ekran, zobaczy, czy ten robot chodzi. Można też wbudować w robota
takie automatyczne jakby monitorowanie, że nie działa. Znaczy tak naprawdę drugi mały robot jest potrzebny, który pilnuje tego pierwszego. To tak u jednego klienta zrobiłem. On po prostu sprawdza, czy pierwszy działa, jak nie działa, to go restartuje. Bezobsługowo. Ale jak jest dużo robotów, ewidentnie potrzebujecie takiego systemu do monitorowania i wtedy potrzebujecie platformy Enterprise na 100%. No i właśnie, kiedy potrzebujecie tych platform? Według mnie, kiedy macie jednocześnie dwa warunki. Macie dużo robotów i macie nieobsłużone w skrypcie wyjątki, czyli wymagany jest ten restart. Bo właśnie te narzędzia do monitorowania ten restart robią. A dodatkowo robią jeszcze to, że na przykład mogą rozdzielać roboty na różne maszyny. Tak, bo na jednej maszynie czasami nie da się uruchomić tam 1000 robotów, bo po prostu one się nie mieszczą w ramie, procesora brakuje i tak dalej. Więc trzeba rozkładać na różnych maszynach, taki load balancing. Przy okazji te platformy Enterprise dają możliwość monitorowania różnych współczynników, jak szybko, jak jest średni czas przetwarzania dokumentu, ile było przetworzonych w zeszłym tygodniu i tak dalej. Takie, które pozwalają jakość tego procesu i tego wdrożenia śledzić i udowadniać, że warto było tą robotyzację wdrożyć, prawda? I to jeszcze taka mała uwaga, to już moje doświadczenia. Uważam, że jeżeli trzeba udowadniać po fakcie, że robotyzacja się opłacała, to już oznacza, że chyba się nie opłacała. Robotyzacja tam, gdzie my ją wdrażamy w tej chwili u różnych klientów, ona nie wymaga, klienci w ogóle nie pytają o to, nie proszą, żeby nie pytają, czy będą mogli sobie sprawdzić, ile tam procesów czy dokumentów poszło. To jest dla nich oczywiste, oni to widzą gołym okiem. Natomiast jeżeli to jest, korzyści z robotyzacji są ledwo równoważone przez koszty, no to już można się zastanowić. Czy to rzeczywiście jest jakaś prawdziwa rewolucja. No i właśnie. I teraz, kiedy te roboty bez platformy wystarczają? Oczywiście po zaprzeczeniu tamtym warunkom. Czy jak mamy mało instancji robotów, bo wtedy możemy faktycznie monitorować sobie ręcznie, ktoś tam zajrzy raz na jakiś czas. No albo kiedy mamy obsłużone, czy najlepiej i wszystkie wyjątki, czyli mamy robota takiego mądrego, zaawansowanego. Bo wtedy rzeczywiście on się bardzo rzadko wywala. Te roboty, które my robimy, w zasadzie staramy się robić tak, żeby się w ogóle nie wywalały, po prostu. No i ograniczenia są takie, że nie ma tego monitorowania. Jakby klient ode mnie potrzebował takiego monitorowania, to mogę mu dorobić. Po prostu robot może co jakiś czas, robot może log zapisy, wiesz, robią to. I potem można analizować ten log, pokazywać po prostu z logu, jak długo trwały kroki. Generalnie to można dorobić, a gdyby było potrzebne, load balancingu bym się w ogóle nie próbował robić, bo to nie ma sensu w przypadku, kiedy jest mało instancji robotów. W zasadzie ten robot działa na jednej maszynie. No i tak samo nie ma tego KPI, więc gdyby ktoś chciał, to trzeba by to ręcznie dorobić, co podnosi koszty. Dobra. No i teraz koszty właśnie. Przypadkiem trafiłem w ten slajd. Koszty są wielką i wiadomo. Znaczy nie do końca oczywiście, ale zacznijmy od tego, że to nie wiadomo. Po pierwsze, mówimy tu teraz tylko o kosztach licencji. Te roboty bez platform nie wymagają żadnych licencji. To są darmowe oprogramowania, które można używać bez żadnych ograniczeń. Ale platformy Enterprise wymagają, właściwie chyba wszystkie, a te duże to wszystkie, wymagają o stałych opłat licencyjnych. Nie dowiecie się, ile to kosztuje, dopóki nie spróbujecie tego kupić. Wszyscy duzi mają taką politykę, że trzeba się z nimi skontaktować, dziełem handlowym, dzwonić, opowiedzieć o swoim biznesie i oni wtedy teoretycznie przynajmniej dostosowują ofertę do potrzeb. Jak ktoś powie, że ma milion faktur, to mu dadzą inną ofertę, niż jak ktoś powie, że ma jedną fakturę dziennie i tak tylko z ciekawości sobie chce coś wdrożyć. Nie? W praktyce to chyba aż tak dobrze nie jest, chociaż ci wielcy rzeczywiście mają upusty. Tak, rabaty, upusty są. I trudno jest się dowiedzieć, komuś, kto tak naprawdę nie używa tej platformy, nie kupił jej, ile to tak naprawdę kosztuje. Oczywiście zrobiłem to śledztwo w internecie. W internecie jest dużo prawdy, ale jest też sporo fałszu, więc trzeba to przyjąć z dużą dozą takiego braku zaufania. To, co tam widać, ale generalnie wszystko to sprowadza się do takiej konkluzji, że zwyczaj to kosztuje tyle. Rząd wielkości.
bo to czasami 20 tysięcy. UiPath, ktoś oszacował, że jak się uwzględni ich wyniki finansowe, ich przychód z licencji i podzieli się to przez liczbę klientów, jaką mają, to wychodzi, że średnio jeden klient UiPath płaci im 200, albo może 250, nie pamiętam, tysięcy dolarów rocznie. Czyli milion złotych, 10 do 6. Przeciętny. Tak wynika z raportu finansowego. Co prawda ja go nie sprawdzałem, więc tak jak już mówiłem, informacje w internecie trzeba przyjmować z pewną dozą braku zaufania. Ale generalnie bardzo wiele informacji się powtarza i to ten rząd wielkości jest. Więc jeżeli to nie jest żaden problem dla Państwa, to zdecydowanie polecam platformy klasy Enterprise, w szczególności UiPatha, którego reklamuję niechcący. Jeżeli natomiast oszczędności z robotyzacji miały być porównywalne do tego kosztu lub niższe, nie daj Boże, to wtedy ewidentnie ja bym takiego rozwiązania nie wdrożył. Tylko bym właśnie chciałbym Was namówić, żebyście weszli w robotyzację bez platform, jeżeli jakby nie macie takich potrzeb czy możliwości. Czy tu coś widać? Bo to jest eksperyment. Tak, coś widać. I nie za dużo, i bardzo dobrze, ponieważ to jest naszkicowany proces robota, którego niedawno wdrożyliśmy, znaczy niedawno, kilka miesięcy temu u jednego z naszych klientów. I narysowany w BPMN jest zresztą, czyli w tym konkurencyjnym jakby systemie. A tak pobieżnie to na pewno nie działa. I tu jest, chciałem tylko pokazać to, żeby obalić też taki mały mikromit, że robotyzacja nadaje się tylko do jakichś prostych czynności. To coś pracownikowi zajmuje kilkanaście minut. I nie jest to takie proste. A w dodatku uwzględnia te triki, o których wcześniej mówiłem, że radzi sobie z prostymi błędami, które są w danych, radzi sobie z tym, że aplikacja nie chce tak współpracować i z innymi rzeczami. Więc możemy tak naprawdę przy pomocy robotyzacji wdrożyć nie tylko takie proste procesiki, jak w tutorialach pokazują, cztery kroki, tylko coś bardziej zaawansowanego.